Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w już drugim Minecrafcie na Steam Decku, tylko teraz sobie włączyliśmy demówkę. Jesteśmy ciekawi, jak to będzie działać. Bo dobra, nie będę zbierać. Zapominam, że się to robi touchpadem. Okej. Patyki. A jeszcze trzeba zrobić crafting. Fajne jest sterowanie na Steam Decku tym touchpadem. Naprawdę dobrze się gra. Ja się muszę do tego przyzwyczaić. Wiem, że nie ma sensu o tym mówić, ale 60 kratek jest kratek jak w Minecraftie. Jest węgiel, super. Też dajcie znać, czy chcecie więcej Minecrafta na Steam Decku właśnie. I dajcie też znać, czy widzieliście w ogóle, że jest Minecraft demo. Dobra. Skopiemy ten węgiel, chociaż nie wiem w sumie po co mi aż tyle węgla. To dobra, jeszcze z 10 kamienia skopiemy. Czy tam koble, kto woli. Tak do 20 albo no może być 24 powiedzmy. Starczy mi na wszystko? Starczy, dobra. Cyk. Nie tak. Znaczy tak się wyrzuca? Ja się oczywiście źle wkopałem. Nie, dobrze. Dobra. Super. Wyszliśmy. Robimy sobie narzędzia. Wiecie co? Mi tak będzie lepiej robić ostatecznie. Pyk. Patyki, patyki. Osiem mi starczy, więc teraz robimy jeszcze miecz, robimy siekierkę, robimy łopatę i starczy mi na luzie, dobra. To jeszcze piecyk. Albo może nawet, dobra, jeden zrobimy. Dobra, super. Nie wiem właściwie co by jeszcze można przetestować, więc chyba po prostu sobie pobiegamy. Co najwyżej coś... O, krówki są super. Szkoda, że nie owce. Ale zawsze coś. Serio, przeżyłaś? Chodź tu. Więcej tych krów? Ja cię słyszę, krowo.
kurczę, uciekła, dobra. Oj, trzcina jest. Kurczaki są. Więc nice. Ale to był piękny kryt. Dobra, ciebie już ukrócę cierpienia. Już cię uderzyłem, to żebyś nie cierpiał. A zobaczcie. Nie mogę go trafić. Też zobaczcie, że mały nie zginął na hita, to jest dziwne. O, jeszcze wodę chciałem właśnie zobaczyć, jak to wygląda. Ładnie. Już nic nie laguje, jakoś nie ścina. Widzicie, on na hita zginął, ten mały na dwa. Czy tam więcej nawet. Bo jak też będziecie chcieli, to możemy z Minecrafta na Steam Decku serię zrobić. Ale to jak chcecie. Musiałbym w ustawieniach trochę poszperać. No ile ty masz życia? Wracając, w ustawieniach by się przydało popatrzeć trochę, bo idzie strasznie wolno. Kamera się obraca, ale teraz nie będę już tego robić. Dobra, też tam pójdę, bo widzę trzcinę. Tak jak mogę wam pomóc, jeżeli chodzi o Minecrafta, to na początku bym zbierał krowy, w cudzysłowie, i trzcinę, żeby mieć enchant jak najszybciej na 30. Bo wiadomo, trzcina to papier, a krowy to skóra. O! Pszczółka. A to znaczy, że mają gdzieś ul. Mógłbym w sumie zrobić test ucieczki na Steam Decku i im zniszczyć ten ul. Bo teoretycznie zniszczę ul, ale ile trzcinę. To chyba wszystkie się na mnie rzucają, chociaż sam nie wiem. Dobra. Zostawię ten ul w spokoju, zajmę się owieczkami, super. W ogóle idealny resp, wszystko mam. Owce mam, jedzenie mam. Węgiel mam, wszystko mam. Trzcinę. Trzcinę na początek jest naprawdę... Oj, czy ona właśnie urosła? Nie wiem. Dobra. O, dobra. Trzeba zrobić łóżko. Tu będzie? Tak, tutaj. Białe łóżko, super. Ciężko mi się nauczyć sterowania jeszcze, wiecie? Dobra. Cyk. Z mlecza i robi... Co? Ja już myślałem, że mogę zrobić fioletowe łóżko. Z tego to było bezsensowne. Bo mi się przez chwilę fioletowe łóżko pokazało. Ale mamy żółte łóżko, więc nice. Wyrzuciłem je oczywiście, jestem geniuszem. Niszczymy. Aha, nie mogę. Dobra, to jeszcze drzewo skopiemy. Nocy nie ma. Cyk. Cyk. I tutaj mięsko i idziemy spać. Super. Niech to się przepala, ja w tym czasie myślę kolejną brzozę skopię. Budowanie na Steam Decku to będzie ciekawe.
Dobra. Albo wezmę w ogóle tak, zrobię cyk. Nauczę was, jak zbudować najbrzydszy domek w Minecrafcie. Albo inaczej, najmniejszy. Także wszystko tu będzie. To będzie serio najmniejszy dom, jaki zbuduję w całym życiu. Zakładając, że mogę to nazwać domkiem. Tak, żeby to był dom, musi mieć łóżko. Dobra, to trochę małe to zrobiłem. Chyba, że zrobimy tak. To poszerzymy o jedno i będzie git. No, będzie ok. Toż tak duże to nie musi być. Sorry, także walę w klawisze. A jakoś mi się lepiej gra. Dobra. To w sumie za duży ten dom zrobiłem. Aż nie będzie to najmniejszy dom w Minecrafcie. Ale na pewno jeden z mniejszych. Proszę bardzo, łóżko mamy. Teraz jeszcze crafting i piecyk. Nie tak. Dobra, już nie będę. To jeszcze jedno mięsko wezmę. I już stop. I kilo zamiast mleczyka. Ale ten dom jest piękny. Pamiętam, czy kiedyś robiło takie domki, albo po prostu się zakopywało pod ziemią, żeby nic nie zjadło w nocy. Pik, pik, ale nie, jeszcze zadbamy. Wystrój tego domu. Proszę bardzo. Cyk. Jeszcze, żeby każdy dom był domem, musi mieć drzwi i dach. A już się za to zabieram. Taki luźniejszy odcineczek, ale po prostu chciałem zobaczyć, jak będzie działać na Steam Decku. Właśnie Minecraft i działa ok. Myślę, w sumie widzę, że działa ok. Wiecie co? Zrobię tak, żeby się nie męczyć. Super. Teraz. Cyk, cyk. Cyk. Nie musi być równy. Ważne, żeby był domkiem. Wiem, że tak gadam bezsensownie, ale zaufajcie mi, że tak gadam na co dzień. Zresztą to Minecraft, to tam nic nie muszę opowiadać szczególnie. No bo o Minecrafcie nie ma co mówić. Minecraft nie ma jakiejś fabuły chyba. Może ma, nie wiem. Jak ma, to mnie poprawcie w komentarzach. Deski, deski. Brzozowa deska, dokładnie to. Potrzebuję. Cyk. I teraz robimy drzwi. To będą tutaj. Dokładnie. Gdzie są drzwi? Nie widzę. Drugiej? Nie, nie ma tu drzwi? Serio? Dobra, to zrobimy to inaczej. Szanuję ludzi grających na komputerach, że muszą faktycznie tak wszystko sami przekładać. Dobra. I kurczę, dobra, proszę bardzo. To jest profesjonalny domek, zrobiony przeze mnie, jeszcze go mogę okorować. Oj. Dziurę ma w dachu, tego nie przemyślałem. Piękny jest ten dom. Nie powiecie, że nie. Proszę bardzo. Dobra, ja myślę, że w tym momencie sobie zakończymy odcinek. Co, widzimy się w kolejnych. Dawajcie znać, czy chcecie więcej Minecrafta. Cześć.